że ci kandydaci, którzy tylko i wyłącznie patrzą na sondaże, boją się debat, bo oni nie mają co powiedzieć. Oni po prostu stchórzyli. Oni nie chcą tych debat i niech oni nie mówią, że im nie pasuje, że to atmosfera nie taka, że tragedia, że to. A te tragedie kto wykorzystuje w swojej kampanii? Ja i pan doktor? Czy oni wykorzystują, jeżdżąc na wały, pokazując się do powodzian? Wcześniej tragedia smoleńska, która też jeszcze wykorzystywana jest i będzie wykorzystywana przez nich. Niech się nie boją, niech siądą do stołu, rozmawiają o sprawach Polski i Polaków. Panie premierze, przedstawiają panowie bardzo podobne poglądy. Stąd moje pytanie teraz na koniec. Co pan łączy, a co panu dzieli? Czy są jakieś różnice między panami? Ja myślę, że z pełnym szacunkiem dla pana przewodniczącego, pana doktora, on walczył jako człowiek Solidarności. Ja wtedy byłem młodym człowiekiem, no jeszcze myślę, że jestem młodym człowiekiem, ale byłem znacznie młodszy. Ja wtedy porzuciłem pracę państwową i zająłem się gospodarstwem rolnym, ale aktywny politycznie zawsze byłem, ale na pewno to pokolenie, które wtedy walczyło na czele z panem doktorem, nie walczyło o taką Polskę. O Polskę, która będzie dla jednostek kosztem mas. Takiej Polski ani ja nie chciałem, ani nikt nie chciał. Co łączy? Ja myślę, że podobne zdanie mamy na wiele tematów. Nie poruszyliśmy sprawy światopoglądu. Jesteśmy na pewno katolikami obydwaj, wierzącymi, praktykującymi, może w różny sposób, ale tradycja, historia też nas tutaj łączy. Na pewno nas też łączy to, że ja jestem zdecydowanie antyliberałem. Polityka liberalna, wolność, własność prywatna jak najbardziej, ale nie kosztem ludzi. Niech się bogacą ludzie w Polsce, niech jest bogatych jak najwięcej, ale niech przedsiębiorca szanuje pracownika, a pracownik pracodawcę. Niech rolnik za swoją produkcję ma godnie zapłacone, emeryt, rencista za przepracowane 30-40 lat dla Polski, żeby nie musiał wybierać, czy ma kupić leki, czy żywność, czy zapłacić czynsz. I pieniądze z prywatyzacji, gdzie już tyle majątku sprywatyzowano, one powinny iść na cele społeczne. Dlaczego nie poszły? Ja jestem za tym, aby ta resztka, powiedzmy, prywatyzacji, chociaż dużo firm jeszcze jest, żeby pieniądze, które uzyskamy, one wspomogły fundusz, który będzie gwarantował nam co najmniej należytą ochronę zdrowia i życia obywateli. No, panie premierze, ja myślę, że kiedy dwoje mówi to samo, to nie zawsze jest tak samo. No, na pewno. Bo jednakże pan, panie premierze, no był przecież parę razy już u władzy. No, był pan, tak, prawda, był pan za czasów komunistycznych, no, jakimś współtwórcą tego rolnictwa, PGR-ów i tak dalej. Potem był pan za... Twórcą pana, to nie. No nie, twórcą, nie, pracowałem. Tak, udziałowcem. Pracowałem, tak. Oczywiście, tak. Wtedy, kiedy ja raczej byłem wtedy, no, przeciwko temu systemowi. Potem, jak pan został, no, wicemarszałkiem, marszałkiem Sejmu niemalże, prawda, wicemarszałkiem z panem Millerem z SLD, no to też było przecież wielkie pana polityczne osiągnięcie. Potem z tą prawicą pookrągłostołową był pan, no, ministrem rolnictwa, wicepremierem, tak? No i jak patrzymy teraz na te lata i na ten czas, to widzimy, że to wszystko zawiodło, że tam bardzo dużo rzeczy zawiodło, no, że panu się wiele rzeczy nie udało, prawda? Że ten układ, którym pan był, czy ten układ, który pana jakby wynosił na tych szczytów, to on tutaj dla Polski wiele nie zrobił. No ja starałem się przez te lata kontestować, protestować przeciwko takim rozwiązaniom, w których pan bardzo aktywnie uczestniczy. Ale ja chciałbym na to spojrzeć tak, że teraz, no, chciałbym panu powiedzieć coś takiego, że teraz przecież jakby pan został nawet prezydentem, prawda? Ale to i tak pan tego nie jest w stanie teraz istotnie zmienić, bo pan w tym układzie władzy był już przecież tutaj, pan w tym uczestniczył. A ja nawet jakbym nie został prezydentem, jakbym nie został, to te wartości, które są reprezentowałem i moja osoba pozostaną taką nadzieją dla Polski. Tak wierzę. A ja muszę jednak tutaj odpowiedzieć trochę, bo to nie tak do końca.
Nie tak do końca jest, bo ja władzy nie miałem, współrządziliśmy, ale władzę ma ta partia, która ma premiera w Polsce i to, co było za mnie w Ministerstwie Rolnictwa, czy koszty utrzymania ludzi, były zdecydowanie niższe niż dzisiaj. Rolnikom płacono zdecydowanie więcej za płody rolne. Przykładowo pszenica kosztowała 800 zł, żyto 450, a dzisiaj dzisiaj pszenica 450, żyto 300 i każe się palić żyto i chleb za nas był tańszy niż dzisiaj. Koszty utrzymania ludzi były niższe. Natomiast pewne epizody z mojego życia, oczywiście, że tak, były i błędne decyzje, ja umiem się do tego przyznać, natomiast przyświeca zawsze ten cel nadrzędny. Musi być to Polska i Polacy, tak myślę. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo. Jakoś musimy się tutaj pogrupować. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy. Więcej zmieściliśmy się w czasie. Tak, dobrze, dobrze. Ja mam pytanie. Co panowie sądzą o zmianie ordynacji wyborczej? Na przykład jednomandatowe okręgi. Ja jestem za. Uważam, że byłaby to konieczna w tej chwili taka formuła przewietrzenia tej sceny politycznej Polski. To, co się działo przez ostatnich 20 lat, 21 lat, że te układy partyjne czerpią też, Państwo zobaczcie, mają korzyści finansowe. Finansowe mają, prawda? Po to było to wprowadzone, żeby nie było finansowania nielegalnego, ale widzimy tutaj finansowanie partii z jednej strony, a z drugiej strony widzimy hazard, aferę hazardową i pana Sobiesiaka. Tak? No więc to jest w ogóle kompletnie nieporozumienie i ten układ polityczny wymaga gruntownego przemyślenia. Chyba pan się ze mną zgodzi. Nie, o, tu się różnimy. Okręgi mandatowe w całości absolutnie nie. Jeżeli już, to ordynacja taka mieszana, połowa w okręgach jednomandatowych, a połowa na zasadach dotychczasowych. A dlaczego? Nie dlatego, żeby utrzymać, utwierdzić te partie, żeby one były, tylko dlatego, że 460 to nie problem jest wypromować. I ci, którzy nie mają pieniędzy, nigdy nie będą w parlamencie, bo 460 wystarczy układ biznesowo-polityczny i jeszcze media, które z pełnym szacunkiem, ale niekiedy po stronie politycznej stają i nikt, kto nie ma pieniędzy, nie będzie miał szansy nigdy zasiąść w parlamencie polskim. Na taki dwustopniowy, tak jest, tak jak jest to na Ukrainie, można wziąć w Rosji też jest częściowo taki wybór, ale też i w krajach innych zachodnich tak samo jest. Także tutaj z tym ja bym się nie zgodził do końca, dlatego że to eliminuje naprawdę tych ludzi, te masy nie będą wiedziały, nie będą znały człowieka, a dla tych, którzy mają pieniądze, oblepią wszystkie sklepy, wszystkie drzewa, wszystko, zrobią taką propagandę, kupią tyle reklam za pieniądze, bo będą je mieć, że my nie będziemy mieć szans. To wystarczy prawo ograniczające jakby udział finansów w tej demokracji. Ale mi się wydaje, że nie ma oczywiście ordynacji wyborczej idealnej. Oczywiście, że nie ma. Oczywiście, że nie ma. W tej sytuacji tego jakby zastałego systemu, takiego, który te partie, no tak te partie, one są w dużym stopniu, panie premierze, one są takimi partiami jakby bezwartościowych, lokalistkimi partiami, tak bym powiedział, w dużym stopniu. Że jednakże samodzielność się w nich nie liczy, prawda? Pan się częściowo zgodzi, tak? Tutaj potrzebne są wybitne jakieś osobowości, jednostki, tego brak. W tym jednomandatowym układzie ci ludzie lepiej się pokażą, tak bym powiedział. No, na teraz byłbym za. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie. O sprawy zagraniczne. A to, co panu, jak pan wiedział, może stosunki z Rosją na przykład, z Ukrainą? Zdecydowanie jestem.